Będzie czym jeździć i ma być po czym jeździć. Nadchodzą rowerowe zmiany w metropolii. Na ulicach pojawiają się już stojaki i totemy, a to znak, że zaczyna się instalowanie nowego systemu metroroweru. Niebawem ma też zacząć powstawać pierwsza metropolitalna welostrada. Łukasz Kądziołka. Teraz ta droga nadaje się raczej dla rowerów górskich, ale w ciągu roku ma się to zmienić. Katowice przygotowują się do budowy pierwszej w metropolii welostrady. Jeśli umowa na kwotę 11,5 miliona złotych zostanie podpisana z wybranym już wykonawcą, to droga dla rowerów ma być gotowa za rok. Jednak może uda się ją ukończyć wcześniej. Wtedy rzeczywiście udałoby się jeszcze do końca roku udostępnić tą drogę rowerową o podwyższonym standardzie do welostrady rowerzystom. Droga o długości 4 km 400 metrów, 4 metry szerokości. Połączy Giszowiec z Brynowem i umożliwi m.in. dojazd do popularnej Doliny Trzech Stawów. Welostrada zostanie całkowicie odseparowana od ruchu samochodów. Będzie posiadała 7 takich miejsc odpoczynku dla rowerzystów. Będzie doświetlona, oprócz tego zamontujemy licznik rowerowy. Ta welostrada jest najbliżej realizacji, a docelowo ma być przedłużona do Mysłowic. To kolejna planowana infrastruktura dla rowerzystów w ramach metropolitalnej sieci tras rowerowych. Jeśli do tego dojdzie połączenie Katowic z Tychami wzdłuż drogi krajowej nr 86, to przy węźle Giszowiec powstanie rowerowy węzeł. Dziś przekazaliśmy ponad 200 tysięcy dotacji dla miasta Tychy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego welostrady numer 3 na tym odcinku już na terenie miasta Tychy. Wcześniej podobna dotacja została przeznaczona na przygotowanie tego programu po stronie katowickiej. Na welostrady trzeba jednak poczekać. Jeszcze nie będzie po czym jeździć, ale będzie już czym. W 8 miastach trwają prace nad wdrożeniem metroroweru. To nowy system, który będzie jednakowy w całej metropolii. Dzisiaj do Katowic wyjechały żółte jednoślady. Niebawem mają trafić na ulicę. Na razie trwa montaż stacji. Mamy zamontowanych ponad 90% stacji, które będą funkcjonowały w ramach tej pierwszej fazy wdrożenia. Zostanie tak naprawdę nam postawienie stacji w Zabrzu, Czeladzi, Gliwicach i Chorzowie, ale to są pojedyncze sztuki. Metrorower ma ruszyć w pierwszej kolejności w Katowicach, Sosnowcu, Gliwicach, Chorzowie, Zabrzu, Siemianowicach Śląskich, Czeladzi i Tychach. System ma zostać uruchomiony pod koniec lutego. Na początku dostępnych będzie ponad 1860 rowerów na 276 stacjach.